Suwałki Akelice. Siemano, siemano i z tej strony jak zwykle Meksykano i witam was serdecznie. Jesteśmy przy restauracji hotelu nad Wigrami. Tam jest dziś restauracja. Tu jest ichny pomost i piękny widok. A tam w oddali, kurde, jak dostrzeżecie, stoi moja Skoda Octavia. I dzisiaj, teraz na tym filmie spróbujemy zrobić mały przegląd z przymrużeniem oka trzech filmów Conona na Mlecznym Człowieku. To są filmy z Kurtes Paczek i z tego jest naprawdę ciężko coś wyciągnąć, ale może spróbujemy. Może zaczniemy od tego, że jak zwykle i jak zawsze pazerność Conona nie zna żadnych granic. I choćby całe pole truskawek można było oddać za darmo, to chętnie pole truskawek Conon by przyjął. Bo jak tylko się dowiedział, że 5 kubiałek będzie za darmo, to jest 10 kilo. Wiecie, ile to jest cukru? Truskawki chyba mają w sobie cukier. Mają też witaminy, ale mają cukier. No ale to jest zdrowsze niż Coca-Cola Kononowa. No jak tylko się dowiedział, że dostanie 5 kobiałek, no już myślałem, że kartkę zgubiłem, 5 kobiałek za free, no to nie ma opcji, żeby Konon się na to nie zgodził. Nie ma takiej opcji. Więc 5 kobiałek do Konona poleci. Nawet żeby one tam zgniły, bo on tego na 100% nie przeje, bo nie ma takiej możliwości, bo wtedy by był kibel zajęty od rana do wieczora. No i ten cycek na wierzchu, kurczę, to mnie kurwa rozbawiło, ale zaraz do tego wrócę. To i tak by ten kibel był zajęty od rana do wieczora, to i tak on tego nie przeje. Nie ma szans 10 kilo truskawek opierdzielić ze śmietaną jeszcze, albo bez już ze śmietany. Broń Boże z cukrem, no to ja nie wiem, no ale no, pazerność Conona nie zna, wiecie dobrze, że nie zna granic. I mimo, że ma na przykład zegarek, to by nosił jeszcze 5 innych na ręku. Chyba nawet tak było, że nosił raz 2 zegarki na jednej ręce. Kurde, i to chyba jeszcze za moich czasów, chyba. Ale nie chcę was wprowadzać w błąd, bo być może, że się mylę. No to co z tych paczek wyciągnąłem? Przede wszystkim, słuchajcie, ja nie wiedziałem, że Conon się zrobił tak popularny, że Chińczycy już też go zaczęli oglądać. I Chińczycy wysyłają też paczki. To pierwsza paczka, którą Chińczycy wysłali. I to było widać wyraźnie, że to prosto z Chin, same chińskie rzeczy, że więc... Cóż, tylko gratulować Mlecznemu Człowiekowi zasięgów, że już Chińczycy zaczęli Conona oglądać. Także ja bym polecił teraz pod filmami jakieś chińskie tłumaczenie jednak wprowadzić, żeby oni chociaż cokolwiek rozumieli, nie tylko patrzyli na obrazki. No ale paczka, jakże zacna, boża paczka, chińszczyzna, jakżeby inaczej. I to mnie trochę rozbawiło. Rozbawiło mnie to też, że... ewidentnie. W ogóle pamiętacie, kurde, pielęgniarki z Podlasia? Pamiętacie, staroszkolniacy pamiętają. I kurde, ja tu się zastanawiam, czy ktoś tu nie chce z powrotem wdrążyć tematu pielęgniarek z Podlasia, tematu no, podobnego, no bo ewidentnie ktoś chce zrobić tutaj z Krzysztofa i z Adaśka zrobić Krzysi i Adasi. Niczym w filmie z Cezarym Pazurą, nic śmiesznego. Moja Adasia, moja. Gdzie z Adama robiono Adasi. I ktoś tu chce ewidentnie zrobić chyba z Adama Adaśkę. Mam nadzieję, że się pan nie dasz. Nie da się pan, bo ja też staniki nakładałem i źle to się skończyło. A tutaj już staniki powysyłane, wszystko, ja nie wiem, czy ktoś tutaj nie planuje zrobić z panów, nie może nie pielęgniarki z Podlasia, bo takowe już mamy. Przydałoby się, żebym przeszedł na drugą stronę, bo tak to nie powinno się chodzić, wiecie? O, na tą stronę powinno się przejść. Może nie pielęgniarki z Podlasia, ale może... pielęgniarki z domu na szkolnej. Pielęgniarki z uniwersum. Pielęgniarki ze szkolnej 17. Nie wiem, jak to nazwać. To już wasze zadanie albo wasza tak jakby
pomysłowość można zrobić, no bo skoro takie ciuchy się wysyła do przebierania się, no to coś w tym musi być. No i jeszcze jedna kwestia, no Konon założył tą koszulkę i ja tutaj, i to zobaczcie, to wszystko razem się łączy, nie? Te ciuchy do przebieranki damskie, też również tam stanik dla Konona. I słuchajcie, nie wiem czy słyszeliście, padło z ust Konona zdanie, za chwilę przerwę, bo tutaj u Jawora możecie naprawdę zajebiście dobrze zjeść. Ja tutaj kiedyś próbowałem kartaczy i są przepyszne. Oprócz tego można tutaj sobie jeszcze pobalować na plaży. A wieczorami w weekendy, w tamtym roku przynajmniej, grają zespoły. Grały. Nie wiem, czy w tym roku grać będą, ale w tamtym roku grały zespoły, także bardzo przyjemnie się tutaj siedzi. Jak ktoś chce piwerko sobie wypić i posłuchać wieczorkiem muzyki takiej jakiejś, wiecie, granej na żywo, to warto tutaj wpaść. Już się roznosi zapach, kurde, jedzenia. A jest, kurde, wcześniej rano. Ale wracamy do Krzysi. No i słuchajcie, i tam padł w jednym z filmów, dokładnie słyszałem, bo cały czas mnie pytacie o tego Konon, jaki Konon jest, czy Konon jest tego, czy Konon jest tego, czy Konon jest nie tego. No ja cały czas Konona broniłem, że on jest okej, okay, że on mężczyźni, kobiety i tak dalej, nie? Że wszystko dobrze jest, nie? Pamiętajcie, ja to wszystko jest też przymrużeniem oka, żeby ktoś mi się tu nie obrażał. I słuchajcie, tam padły słowa kluczowe, ja zmieniam zdanie. Kono założył tu koszulkę, którą dostał z paczki. No cycek tam mu zawis i ja nie wiem, czy to już nie jest pornografia, bo z takim biustem to faktycznie, po pierwsze powinien być w staniku, to po pierwsze, i może faktycznie ten stanik mu się przyda, ale po drugie, czy to nie powinno być ocenzurowane, czy to nie jest już pornografia, bo czy to jest pornografia w jakiś sposób, no bo jak kobieta by pokazała taki cycek, no to już by była pornografia. No, Konon ma bardzo kobiecy cycek, zwisający jak na jego wiek, jak przystało, więc ja nie wiem, czy to nie jest już pornografia i czy nie powinniśmy się zastanowić nad tym, panie Rudy, żeby takie sceny po prostu zamazywać. No wiesz, no bo ty pokaż gołą babę z cyckami, no to dostajesz bana, no ale tutaj ten cycek to wcale się nie różni od damskiego. W takim wieku oczywiście, nie? Także proszę naprawdę się nad tym zastanowić, nad tym cyckiem, bo to przykuło od razu moją uwagę. Nawet Aaron się skusił. Schowaj cycek. No. Cóż, co tu można powiedzieć ciekawego? Nie będę tego zbyt głośno komentował i zbyt daleko brnął, ale tam, kiedy Konon zakłada tą koszulkę, padają słowa kluczowe. Konon powiedział takie słowa: chłopcy to chłopcy. Po czym pogłaskał tą koszulkę, nie, i tak dalej. No i co ja mam myśleć? Nie będę was pokazywał, spokojnie nagrywam. No i muszę chyba przerwać te granie, bo jacyś widzowie mi tutaj się pojawili. No w każdym razie, no skończyliśmy na tym, że słowo chłopcy to chłopcy, no bardzo dało mi do myślenia w tym temacie. Ja się zastanawiam, ja już teraz chyba Konona nie będę bronił. Tutaj wystawia cycka przy dwóch panach młodych, dojrzałych, dorosłych. Tu mówi, że chłopcy to chłopcy, no cóż. Czasem zdania się zmieniają i no ja muszę skończyć to nagranie, bo ewidentnie chyba mi nie dadzą nagrać do końca. Pozdrawiam serdecznie! Oj, zdrówka, zdrówka! O Jezus, a jednak może. No, ale ciężko się teraz tak nagrywa w taki sposób, kiedy tą myśl przerwali mi. W każdym razie, ja Konona bronić już nie będę. Chłopcy, to jest to, co definitywnie odepchnęło mnie od tej myśli, że Konon to jednak tylko kobitki, a mi się wydaje, że to takie jest powiedzenie, że życie musi mieć smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek, no i chłopcy to chłopcy, no ja to wychwyciłem. No i ta myśl została przerwana przez zacnych widzów. Pozdrawiam ich serdecznie. I kurde, no i nie mogę teraz to się skupić. W
każdym razie bardzo wam dziękuję za oglądanie i dziękuję za takie miłe witanie. O, i tyle. I życzę wam wspaniałej, naprawdę wspaniałej niedzieli. I przyjeżdżajcie tu, warto, naprawdę. I nie mówię tylko w te miejsce, ale ogólnie, jeszcze raz wam powtarzam, Suwalszczyzna to piękne miejsce i ja zawsze myślałem, że to jest jakaś dziura i w ogóle po chuj tam do tych Suwałk jechać. Ale tu się okazuje, że to jest tak pięknie, szczególnie latem. Jest tyle miejsc, tak dzikich, bo tu jest bardzo dużo tego parku wigierskiego, że naprawdę warto tutaj przyjechać i tu naprawdę można odpocząć, bo dużo łatwiej znaleźć miejsca takie trochę odosobnione, gdzie macie naprawdę spokój, ciszę, przy okazji piękne rejony i jeziora. O wiele łatwiej jest znaleźć takie miejsca niż na przykład w Augustowie, gdzie w Augustowie w sezonie wiecie, że jest cholernie tłok, na którą plażę byście nie zaszli z tych takich bardziej znanych, czy ja znam trzy, a ich jest dużo więcej oczywiście, ale zazwyczaj jest duży tłok, duży ruch, no, ale kto co lubi, a no takie kurde widoczki, jakieś łódeczki, nie łódeczki i inne, tu też można wypożyczyć, z tego co wiem nawet, rowerek wodny, także naprawdę przyjeżdżajcie, bo warto. I to tyle ode mnie, no kurde, myśl mi, kurde, widzowie rozwalili i ta cała moja, wiecie, kurde, konstrukcja gdzieś się roztrzaskała. Trudno. Ja was pozdrawiam i jeszcze raz miłej i ciepłej niedzieli słonecznej. I'm not afraid of the dark.